Słuchajcie, jeśli ktoś ma ochotę na film w stylu jedź na ryby, nic nie złowisz, zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Rafał z tej strony. Wielu mnie zna jako Zaborka. Zaborek Fishing. Zanim zacznę cokolwiek, chciałem Was przeprosić. Przeprosić za to, że kanał wędkarski został opuszczony tak z dnia na dzień. Bez wyjaśnienia większego. A więc jeszcze raz Was serdecznie przepraszam za to. Ale jak wielu z Was wie, wielu się domyśla, w moim życiu nastąpiło bardzo wiele zmian w ostatnich latach. Ci, co znają mnie dosyć długo, oglądają mój kanał wędkarski, oglądali mój kanał wędkarski, wiedzą, że przez kupę lat pracowałem na wieżowcach w Chicago, budowałem wieżowce, miałem wypadek. Później troszkę siedziałem w domu po wypadku, no i postanowiłem, że zrobię prawo jazdy na ciężarówki i poszedłem na ciężarówki. W tym momencie zmieniło się wszystko o 360 stopni. Na początku myślałem, że będzie ok, że będę ze sobą wędkę woził, czasami się gdzieś zatrzymam, gdzieś połowie. Wiecie jak jest. Ale życie szybko to zweryfikowało. Praca jest praca, przyjemności są przyjemności.
Będąc kierowcą ciężarówki, nie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, zwłaszcza tak jak ja jestem kierowcą OTR, czyli Over the Road. Jeżdżę po całej Ameryce, z jednego końca na drugi, ze wschodu na wschód, z północy na południe, wszędzie. Są podstawowe trzy rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy w pracy, goni nasz czas. Po drugie, ciężarówka jest cholernie długa. To jest prawie 25 metrów długości. Nie jesteśmy w stanie, tak jak widzieliście tutaj, nie jesteśmy w stanie tą ciężarówką zaparkować wszędzie. To jest... Naprawdę musimy parkować w odpowiednich miejscach, bo to jest za długi zestaw. Nie wjedziemy tam, gdzie byśmy chcieli. Po trzecie, jest tyle stanów, przez których przyjechałem, że gdybym chciał w każdym stanie połowić i musiałbym wykupić licencję na każdy stan, bo każdy stan ma osobną licencję wędkarską. Tak jak w Wisconsin za chwileczkę, bo nawet nie mam na Wisconsin, a za chwilę idę na ryby, za chwileczkę przez internet sobie wykupię licencję na Wisconsin, musiałbym wykupić na każdy stan, który bym przejeżdżał i gdzie bym chciał zarzucić wędkę, co kosztowałoby fortunę. Tak? No nic, dzięki temu, że jeżdżę ciężarówką, uwierzcie mi, kochani, uwierzcie mi, wystarczy, jak ci, co nie znają jeszcze mojego Instagrama, wejść na Zaborek Trucking, Zaborek Trucking, jeden wyraz. Tam staram się wstawiać jakieś krótkie filmiki, zdjęcia z moich podróży ciężarówką. Dzięki tej pracy poznałem Amerykę, jakiej nie pozna większość, nawet Amerykanów. Tylko kierowca ciężarówki może poznać tak Stany Zjednoczone, jak ja to teraz robię. Oj, uwierzcie mi, przepiękny kraj. W jeden dzień możecie być na słonecznej Florydzie, w Miami. Przepiękne Miami jest. Przepiękne plaże, widoki, no prześliczne Miami. Na drugi dzień możecie być... Na drugi dzień nie, no w jeden dzień się nie da. Ale możecie być za parę dni na drugim końcu, na przykład w stanie Waszyngton, gdzie jest zima, śnieg, zimno, mróz. Przejeżdżamy przez Wyoming, South Dakota, North Dakota. Poznajemy takie zakamarki, jakie są na filmach. Ja dzięki temu, że właśnie jeżdżę ciężarówką, poznałem ciężką jazdę na wschodzie, gdzie drogi są wąskie, mosty są niskie, duże zatłoczenie. To mi się nie podoba. Wschód, południe, nie podoba mi się jazda tam. Uwielbiam jeździć na zachód. Poznałem dziki zachód, ten z westernów dawnych takich, ten wygląd dzikiego zachodu. Poznałem na przykład Montanę. Montana moim zdaniem jest prześliczna. Kto ogląda serial Yellowstone, ten wie, o czym mówię. No, ale chodzi o to, że są takie miejsca, na przykład jak w Montanie, że gdybyście chcieli się odciąć od świata, nie wiem, na tydzień, na dwa tygodnie, bierzecie namiot, musicie oczywiście zaopatrzyć się w urządzenie elektroniczne, które odstrasza niedźwiedzie. Możecie wziąć sobie muchówkę, bo tam przeważnie są rzeki pstrągowe. Bardzo dużo pstrągowych rzek jest. Ja wybrałem się nad taką jedną rzekę. Prześliczne miejsce, no niesamowite wrażenia. Dopiero jak byłem na dole nad tą rzeką, tak stoję i mówię: Boże, Rafał, a jak wyjdzie jakiś niedźwiedź, to co ty zrobisz? Patykiem będziesz rzucał? Kamieniem? Krzyczał będziesz? No, ale są takie miejsca, gdzie telefony komórkowe nie działają w ogóle. Przepraszam za mój głos. Jeżdżąc w tej ciężarówce cały czas, jeżdżę na ochładzaniu. I to nie jest to, że teraz był 4 lipca i dałem banie, pochlałem, śpiewałem na weselu, ona temu winna, czy coś w tym stylu. Po prostu straciłem głos przez ochładzanie w samochodach. Upały są niesamowite, ochładzanie w samochodzie robi swoje. No i gdybyście chcieli się odciąć od świata, Montana jest ku temu stworzona.
ostatni chyba stan taki dziki, gdzie można byłoby spędzić jednego razu, przepraszam was, że tak zagaduję, ale pewnego razu chciałem sobie skrócić drogę, jeszcze była zima i pojechałem według Google Map, nie nawigacji z ciężarówki, bo nawigacja z ciężarówki w ogóle mnie nie chciała puścić tą drogą. W pewnym momencie już mnie bolała szyja, bolały mnie ręce, trafiłem na taką drogę, myślałem, że jej nie przejadę. W górach, to było na pograniczu Montany ze stanem Idaho. Ja nie wiem, czy to nie był jakiś park stanowy, narodowy czy coś. Tam płynęła rzeka. Co jakiś czas tylko były parkingi i stały sobie kempingi, gdzie jeszcze śnieg był w górach. Stały kempingi i mucharze łowili, wiecie, na muchy. Prześliczne. W ogóle zasięgu telefon żadnego nie ma. Nie ma ani... Czy to będzie T-Mobile, czy to będzie Verizon, jakikolwiek telefon, tam po prostu telefony nie działają w tych miejscach. Moglibyście spędzić, jeżeli ktoś uwielbia wędkarstwo muchowe w takim miejscu, nie wiem ile wolnego byście mieli, ile byście chcieli spędzić. Odcięcie od świata, zero elektroniki, może GPS-y by działały, czy tam nawigacje jakieś satelitarne może by działały, tak, ale internetu nie było w ogóle. Poznałem pustynię w Arizonie, kiedy zatrzymałem się wysikać. Takie fajne zdarzenie. Pamiętacie z westernów, jechali sobie na koniach, były jakieś tam pustynie, krzaki, nie krzaki. Był piękny zachód słońca, już się tak chyliło słoneczko ku dołowi. No i patrzę, taka tabliczka jest. Myślę, co tam na tej tabliczce jest napisane? Podchodzę i czytam. Żeby nie wchodzić na pustynię, bo jest bardzo duża populacja grzechotników. Grzechotników, rozumiecie? I tak schowałem rosomaka i tak powoli je cofam. Mówię, Boże, tylko że mnie gdzieś nie depnął. Widzimy tą roślinność w telewizji na przykład i nie znamy tej roślinności. Uwierzcie mi, w większości przypadków gdzieś w tych dzikich stanach, jak wyjdziemy, to nie wiemy, czy te rośliny są jakieś trujące, czy nie. Przeważnie wszystkie rośliny na pustyniach, jak są zielone i ładne, wszystkie mają kolce, wszystkie kłują, wszystkie są bardzo niebezpieczne, rysują nogi. Jak nie mamy wyższych butów na przykład, albo długich spodni, to zapomnijcie pójść. Poznałem, co to jest dry heat, czyli suche, gorące powietrze. Ono występuje w Arizonie, w stanie Kalifornia. To tak jakbyście otworzyli piekarnik i wsadzili głowę do piekarnika. Taki gorąc, ale suchy. Zero wilgoci. Poznałem kaktusy, poznałem palmy. Zobaczyłem już praktycznie wszystkie stany. I nie pytajcie o Alaskę, bo na Alasce nie byłem. Na Alaskę nie jeździ prawie nikt. Rzadko kto jeździ na Alaskę, choć bardzo bym chciał pojechać na Alaskę. Widziałem zwierzęta, różnorakie zwierzęta widziałem już. No ale cóż, dzisiaj przyszedł ten dzień. Long story short. Postanowiłem wybrać się na ryby, opowiedzieć wam to, co wam opowiedziałem, co się ze mną dzieje. Dużo się zmieniło, naprawdę. Z Beatką moją udało nam się pozbyć wszystkich długów, jakie tylko mogą być. Mamy dom już własny. Ten dom, w którym mieszkam, to jest nasz własny dom. Nikt go już nam nie zabierze. Żaden bank, żadna instytucja, bo to już jest nasze. No i przyjechałem na ryby. Przyjechałem na ryby, bo... Ostatnio siadłem i czytałem komentarze jeszcze pod moimi filmikami wędkarskimi sprzed kilku lat. I tam piszą niektórzy, że ciekawe, co się z zaborkiem stało. I odpowiedzi, jak niektóre czytam odpowiedzi, to dosłownie ktoś pisze, że słyszałem, że nie żyje, miał zawał. Drugi pisze, że... Czekajcie, jak on napisał, że... Coś zrobił i siedzi w więzieniu. Czy coś takiego tam było? Pisałem mu, że nie siedzę w więzieniu żadnym, ni nic. Jestem zdrowy. Udało mi się zgubić na początku, jak zacząłem jeździć ciężarówką.
Zauważyłem, że kierowcy stają się leniwi. Sam zacząłem się robić bardzo leniwy i bardzo niedbale jeść. Wziąłem się za siebie, zacząłem ćwiczyć w ciężarówce. Nie mam żadnych ekstremalnych ćwiczeń i nic. Odżywiam się lepiej. Udało mi się zgubić 100 funtów. Wiecie, w ciągu roku czasu zgubiłem 100 funtów. I teraz na przykład stąd sobie dojdę tam do tamy bez większego problemu. Za chwilę wezmę wędki, wezmę torbę, trochę kamer, pójdę porzucać. Porzucam tu chwilę, jeżeli nic nie będzie brało, pojadę w inne miejsce, przejdę się. Może to nie jest dużo, 100 funtów. 100 funtów, nie wiem ile to będzie, 30 kilo? Coś koło tego. Wyniki mam rewelacyjne. Robię sobie często badania krwi. Podstawowe badania, takie jak każdy ma, powinien mieć. Cukier mam, zbiłem cukier praktycznie do idealnej normy, ciśnienie mam krwi w normie. Także do tych, co mówią, że miałem zawał, że nie żyję, czy coś, czy siedzę w więzieniu, nie. Trzymam się dobrze, jestem. Przepraszam Was. Czasami trzeba zweryfikować w życiu pewne rzeczy. Jak wiecie, wędkarstwo było moją niesamowitą pasją. Wracając jeszcze do tego, siwa została sprzedana, tak, kład został sprzedany. Pewnego dnia, jak dojdę do emerytury, ja sobie wszystko nadrobię, wiecie, ja sobie wszystko nadrobię, będę sobie wtedy wędkował na całkowitym takim luzie, bez żadnych obciążeń, bo sami widzicie, co się dzieje ze światem. Wszystko się teraz pomieszało, świat zwariował, człowiek nie jest pewny dnia jutrzejszego. Jak widzieliście, piję jakieś szejki proteinowe, zjadam jerky beefy, nie jadam żadnych fast foodów, nie jadam dżonków tak zwanych. Staram się chociaż troszkę o siebie dbać. Dobra, nie ma co przeginać. Zakładam buty i szorujemy nad wodę. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że większość z Was potraktuje to jako tylko taki wyjazd na ryby, porzucać wędką, troszeczkę spędzić czasu na rybach. Nie nastawiam się na żadne wielkie łowienie. Ze względu, że był teraz długi weekend, wszystkie wody tu w Wisconsin
Na pewno są dobrze przesiane, przeczesane i ja tylko idę spędzić sobie chwilę nad wodą. Rozumiecie, prawda? Tutaj. Zobaczmy z tej strony. Widzicie? Doświadczenie brzegowego wędkarza nauczyło każdego, żeby nie brać ze sobą dużo sprzętu. Ja zabrałem torbę, którą miałem na łodzi. Torba cholernie ciężka. Prawdopodobnie mam tam w niej ołowie też, których nie będę używał tutaj. No i dygam to, żeby się tu nie wrżnąć na tych kamieniach. Okej. Pierwsza miejscówka dzisiejszego dnia będzie zaraz obławiana. Okej. Nigdy tu z brzegu nie łowiłem. Zawsze jak było łowione, to z łodzi. Pierwsze co, spróbuję na spinmada. Ciekawe, czy ja jeszcze umiem zarzucać w ogóle. Ale to ponoć jest jak jazda na rowerze, tego się nigdy nie zapomina. Wiecie, człowiek nauczony łowić z łódki. Dopłyniesz sobie tam, gdzie chcesz, sprawdzisz sobie dno, wszystko. W brzegu jest całkiem inna zasada. No ale trudno, nie nastawiajcie się na żadne wielkie ryby, na żadne okazy. Zaczep. Te ryby tutaj mogą być teraz przepłoszone całkowicie. Po tym, co się działo przez ostatnie kilka dni, to tutaj była rzeźnia. Na cykadę nic nie chcę wziąć, spróbuję z woblera.
Fire Tiger na palki. Z tych moich ryb dzisiaj chyba nic. A trudno. Kurczę. Miałem branie. Ho, miałem branie. Coś się nie wcięło w woblera. Ale było. I już adrenalina jest we krwi. Ten właśnie moment, kiedy nam coś stuknie czy puknie, wtedy ta pompa się włącza, tak zwana. Kiedy już jesteśmy prawie zrezygnowani, jedno takie szarpnięcie, poddygnięcie powoduje to, że wraca nam chęć machania. Jedno co to raki widzę, wiecie? Raki są na dnie. Nie wiem, czy to był kamień, czy... Może jakieś małe ryby. Thank you.
To miejsce wygląda całkiem fajnie, ale ja wam powiem, jedna sprawa jest. Zmykam stąd. Tu jest, tutaj woda stoi. Jest strasznie niska. Jest gorąco, jest lato. Jeżeli chce się złowić rybę na rzece, trzeba łowić ją przy prądzie, gdzieś, gdzie buzuje woda, gdzie jest tlen, gdzie mały narybek grasuje. W takim odstojniku jak tutaj nieciekawie to wygląda, wiecie. Myślałem, że dam szansę, spróbuję parę razy wyrzucić, ale tutaj dobrze jest łapać, kiedy są zapory otwarte, kiedy ta woda tu płynie. Ale teraz nie ma prądu, ta ryba, jeżeli jest, to ona będzie stała przy prądzie. Dlatego nic tu beze mnie. Trochę się przeliczyłem. Ta torba jest stanowczo za ciężka. Ta torba nie jest do takich maszerowań. Ale już blisko samochodu. No i tyle. In a cold night, emptiness haunted me. I saw a light, but it was too dark for me. I heard you calling, I saw your sleepless face and I fell hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars. When no one did, I was lost. You showed me love and how it feels. I heard you calling, I saw your sleepless face and I fell hard. I guess I'm falling for you, girl, I can reach the stars. Te wody są tak przeczesane. Ryby tutaj widziały milion przynęt przez te ostatnich kilka dni. Milion, może więcej. 100 tysięcy udek, 200 tysięcy wędkarzy. To jest tylko taki wyjazd, żeby sobie spędzić parę chwil nad wodą.
Najciekawsze jest to, że bez łódki jest przerąbane. Tyle wam powiem. Dobra. No co, z rybką jest brędza. No ale nie ma co się dziwić. Jest lato, jest gorąco, woda jest przegrzana, przełowiona. Nie myślcie sobie, że tu w Stanach to jest tak, że gdzie pójdziesz nad wodę, rzucisz, to od razu wyciągniesz takiego kabana, że głowa mała. Nie, nie, nie. Tutaj mają ludzie taki sprzęt, że się w pale nie mieści. Przyjeżdżają, czeszą wodę. Najgorzej jest to, że miejscowi wędkarze, jak i przyjezdni zresztą, każda sztuka ma wymiar. Rozumiecie? Każda sztuka ma wymiar. Dopóki go nie złapią, to będą czesać jak opętani. No i później przyjeżdżasz i no nie ma ryb, no nie ma łowienia. One są na pewno, tylko że ja tyle lat z łodzi łowiłem. Znałem miejscówki, gdzie się z łódki łowiło, gdzie te ryby potrafiły sobie przystanąć, chwilkę posiedzieć i zaatakować, a z brzegu jest całkiem inne łowienie. Sami zresztą wiecie, co wam będę mówił, prawda? Łódka jest łódka, no. Nic się nie poradzi. Ja przyjechałem tylko tutaj tak przypomnieć sobie stare kąty. Oj, mówię, właśnie to jest najgorsze, że to jest po tym długim weekendzie. U nas był 4 of July weekend, to tutaj była... Tu jest Polakowo tak zwane, wiecie? Ten Adams County, ta Tama w Castle Rock, na Pittonwell, to jest... Naszych rodaków to tu jest mnogo. Ale cóż, porzucać, pochodzić. Coś innego niż... siedzenie i jazda ciężarówką, tak? Jedziemy w następne miejsce. Nie ma co płakać. Trzeba iść z tej strony zapory spróbować.
szyłka. Na moją starą tajemną broń. Relaksowy teledynek z czerwonym, mała główka czigowa. Są dotknięcia, gdzie są dotknięcia, ale to nic dużego. Gorsze, że tu łowi dużo gruntowników, wiecie, z gruntu nazrywają ze stawów, później te żyłki ciągają się, tak jak ten chłopaczek mały, co poniżej mnie łowi. Oni też mają pozarzucane z gruntu, nawet nie idzie dalej zarzucić, wiecie, bo już dwa razy go schwytałem. Takie jest wędkarstwo, prawda? Tutaj są te ryby wyłowione, wyłowione maksymalnie. No nic, zawijam się stąd. Tutaj tak, przy brzegu jest pełno zaczepów, brań nie ma, żyłki się wyciąga. Posiedzieć można by było. Ale jeszcze chciałbym spróbować inne miejsca, więc jest jak jest. Zwijam torbę i zwijam się stąd.